Radio Plus. Sedno sprawy. A tym gościem jest Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry panie przewodniczący. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Platforma od soboty ma nowego przewodniczącego. To oczywiście Borys Budka, którego pan wspierał w tej wewnętrznej kampanii. Co ta zmiana dla partii oznacza tak naprawdę? No ja mam nadzieję, że będzie oznaczało nową energię i nowe otwarcie. Że będzie oznaczało wejście w okres... Ale poza takimi ogólnikami. Ale nie, proszę, to nie są ogólniki. Nowy człowiek, nowa energia, nowe otwarcie. Nie, to nie są ogólniki. To nie są ogólniki. Nowy przewodniczący, zwłaszcza przewodniczący, który jest bardzo dobrze postrzegany przez opinię publiczną, który jest jedną z twarzy walki z PiS-em, chociażby w kwestii sądownictwa, to jest wielki plus. No, nie ma co ukrywać, że to może odbudować wizerunek Platformy Obywatelskiej. A od strony organizacyjnej to są te zapowiedzi, które składał Borys Budka, to znaczy odbudowę partii niemal we wszystkich powiatach w Polsce. My byliśmy tam kiedyś, teraz nas w niektórych powiatach po prostu nie ma. To powstanie Centrum Nowych Idei, czy takiego wyspecjalizowanego think tanku, który nie będzie zastanawiał się tylko o tym, co dzieje się tu i teraz, ale też będzie starał się prognozować, rysować scenariusze na przyszłość. Ale ten instytut nie działa tak, jakbyśmy chcieli. Wszyscy czujemy to, że instytut musi być zmodernizowany, że on nie może działać jako instytucja, która opisuje bieżącą rzeczywistość, a instytut musi być rodzajem centrum, który tworzy pewnego rodzaju scenariusze na przyszłość, który analizuje nowe trendy, który kreśli scenariusze na 10 czy na 15 lat nawet. No to zanim ten instytut nakreśli scenariusze na 10-15 lat, to co stoi za nowym przewodniczącym, jeżeli właśnie chodzi o wizję rządzenia, o wizję Polski, tego w jakim ma pójść kierunku? Bo można odnieść wrażenie, panie pośle, no ta zmiana i w ogóle debata partyjna skupiała się przede wszystkim na osobowościach samych kandydatów, no to jasne, no oczywiście z jednej strony, no ale też na tym, kto za nimi stoi, to było kluczowe, a wizji rządzenia, jakiejś perspektywy tego, jak ma wyglądać Polska, tam w ogóle nie było. No, nie, z czym się wiąże przewodniczenie Borysa Budki w Platformie? Co to zmienia na takiej płaszczyźnie? Redaktorze, bardziej liberalni będziecie, mniej? Nie, będziemy partią centrową. To o tym mówił bardzo mocno Borys Budka. Wrócimy do korzeni. Borys Budka mówił chociażby o kwestii odnowy deklaracji ideowej Platformy Obywatelskiej. Ta, którą stworzyliśmy, przyjęliśmy w 2001 roku. Cały czas mówicie, że jesteście w centrum. Wróćcie do korzeni. Ale z centrum do centrum, panie pośle, wrócicie? Ja nie użyłem tego słowa powrotu do korzeni. Użył pan poseł? Nie użyłem dzisiaj. Wróćmy do korzeni, powiedział pan to. Nie. Ja raczej staram się opisywać rzeczywistość tak, jak ona wygląda. My dziś jesteśmy partią, która rzeczywiście jest centrum sceny politycznej, ale wielokrotnie zarzucano nam, że w wielu istotnych kwestiach nie potrafimy zabrać wyraźnie zdania. I to musi się zmienić i o tym mówił Borys Budka. To jakie to kwestie? No, to będą kwestie chociażby wsparcia dla przedsiębiorców, to będą kwestie chociażby związków partnerskich, to będą kwestie, które opisują dzisiejsze problemy dzisiejszych ludzi. Świat poszedł bardzo do przodu. Powiedziałem, że deklaracja ideowa nasza... Polacy czekają na to, w drugiej kolejności pan zmienił związki partnerskie. To jest to, na co czekają Polacy, czyli dzisiaj żyją Polacy. Związki partnerskie są potrzebne w miastach i wsiach. Potrzebna jest dobrze rozwijająca się gospodarka. Potrzebne jest wsparcie dla przedsiębiorców. Potrzebne jest zarobienie pieniędzy na to, żeby utrzymywać programy socjalne, te, o których chociażby... No i to powiedzą wszyscy, prawda? Nie, to lewa do prawa. No, tak? Potrzeba tak, żeby było lepiej, żeby było więcej pieniędzy. Nie, o wsparciu dla przedsiębiorców nie słyszę, żeby jakakolwiek partia poza Platformą mówiła. PiS mówi, a nic nie robi. Ja rządzi od 5 lat. Ja mówię o tym, że musimy wrócić do tradycyjnych, do tych grup społecznych, w których zawsze tradycyjnie byliśmy mocni. Czyli bardziej prorynkowa Platforma. Tak, to zdecydowanie. A to są niższe podatki? Wrócicie do starego na pewno pomysłu? Na pewno prostsze podatki. Jeżeli pyta mnie pan, czy wrócimy do 3 razy 15, to ten pomysł nie uzyskał akceptacji wyborczej, przypomnę. Bo mało kto pamięta, ale my w 2005 roku, kiedy właśnie to było główne hasło gospodarcze Platformy Obywatelskiej, myśmy wyborów nie wygrali. Rozsądny polityk
słucha tego, co mówią do nich ludzie. Na pewno podatki muszą być prostsze, na pewno podatki muszą być bardziej czytelne, na pewno podatki muszą być sprawiedliwsze. A jeszcze jeżeli chodzi o zmiany w partii, to będzie takie odmłodzenie zdecydowane, no bo sam przewodniczący też jest sporo młodszy od poprzednika, ale to będzie początek szerszych zmian w partii? Ja byłem w zeszłym tygodniu na spotkaniu z Borysem Budką. Zresztą sam je współorganizowałem, bo to było spotkanie w Warszawie na prawie 400 osób. I Borys Budka na jedno z pytań, które padło, właśnie oddającą ten klimat, o którym mówił pan redaktor, powiedział bardzo jasno. To nie PESEL tworzy kogoś młodym bądź starym. To nie PESEL decyduje o tym, jak kto jest wykorzystywany w partii politycznej. Nie, to musi być rozsądne połączenie tego, co nowe, z tym, co stare, tego, co młode, z tym, co bardziej doświadczone. Na pewno nie będziemy, Borys Budka kierował się tylko i wyłącznie takim przeświadczeniem. Masz 40 lat, nie wiem, masz 30 lat, to będziesz we władzach partii, a jak masz 60 lat, to nie będziesz. Nie, nie tędy droga. PESEL Marcina Kierwińskiego zaczyna się, jeżeli dobrze pamiętam, od cyfry 7-8, prawda? 7-6. 7-6 nawet. Nie. Odmłodziłem pana posła trochę. Otrzyma pan, czy nie otrzyma propozycję, tylko czy nowy szef Platformy będzie pana rekomendował na stanowisko sekretarza generalnego? Musi pan zaprosić pana przewodniczącego Budkę i zadać mu to pytanie. Ja wiem, że funkcje są najmniej ważne w kontekście wyzwań, które przed nami. Ja wiem, że niezależnie od tego, jaką funkcję kto obejmie w nowych władzach partii, to mamy bardzo ważną kwestię do zrobienia, a mianowicie wygranie wyborów prezydenckich i na tym się skupimy. Na pewno będę współpracował z Borysem Budką i na pewno dam mu pełne wsparcie w tym, jak będzie prowadził partię. Mówiłem o tym konsekwentnie od kilku miesięcy, że Borys Budka jest moim kandydatem i cieszę się, że te wybory wygrał. No ale chciałby pan tę funkcję objąć? No, kiedyś długoletni duet Donald Tusk, przewodniczący, Grzegorz Schetyna, sekretarz generalny, teraz to zależy, tak jak mówię, ja nie będę meblował nowemu przewodniczącemu gabinetu. No ale musi gabinetu. Pan chcieć, panie pośle. Jeżeli pyta mnie pan, czy mam doświadczenie, czy mam doświadczenie w budowaniu struktur politycznych, struktur Platformy, tak, mam doświadczenie, natomiast wszelkie deklaracje co do tego chcę, nie chcę i będę dopiero rozważał wtedy, kiedy będzie propozycja od pana przewodniczącego, jeżeli taka będzie. Panie pośle, klub parlamentarny Lewicy zapowiada wniosek o wotum nieufności wobec ministra Mariusza Kamińskiego. No to reakcja na reportaż telewizji TVN, w którym pojawiły się oskarżenia byłego agenta CBA Tomasza Kaczmarka wobec właśnie wspomnianego ministra Kamińskiego i wiceministra Wąsika. Będą podpisy polityków Platformy pod tym wnioskiem, bo Lewicy brakuje oczywiście. No, mówił o tym wczoraj przewodniczący Budka. My mamy przygotowany swój wniosek o wotum nieufności, który jest wnioskiem znacznie szerszym, bo nie dotyczy tylko i wyłącznie pana Kaczmarka i tego, co pan Kaczmarek mówi, ale dotyczy całego bałaganu w służbach specjalnych, który był czyniony od wielu, wielu lat przez pana Kamińskiego i przez pana Wąsika. A decyzja o tym, kiedy, w jakiej formule i czy ten wniosek będzie uzupełniony, to decyzję podejmie dopiero nowy przewodniczący partii. Ja jestem przekonany o jednej kwestii, że to, co mówi agent Tomek, to jest taki ostatni klocek w całej układance tego obrazu służb pod rządami Mariusza Kamińskiego. No nie jest przypadkiem, że w CBA... Przypomnę, że pan był kiedyś w Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Tak, byłem posłem zasiadającym w Komisji Służb Specjalnych i mam porównanie względem tym, co było jeszcze 5 lat temu w służbach specjalnych, a tym, co jest teraz. No nie do pomyślenia jest to, że w służbie specjalnej, w służbie antykorupcyjnej z funduszu operacyjnego giną pieniądze i nie ma żadnej reakcji władz państwowych. Ba, jest nawet... No jest śledztwo. Jest zamiatanie tej sprawy pod dywan. Panie pośle, no tak, no ale panie redaktorze, wychodzi rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego, no mówi, no jest prokuratura, bada tę sprawę. No co, jeżeli w służbie specjalnej z funduszu operacyjnego wynoszone są w reklamówce pieniądze, no, to ja... Nie mówię, że to dobrze, oczywiście, oczekiwałbym, że będzie natychmiastowa dymisja szefa tej służby. Dlatego, że jeżeli pozwolił, że przez dłuższy okres czasu wynoszono
pieniądze, które mogą składać się na 10 bądź 15 milionów złotych, to znaczy, że tam nie ma elementarnych kompetencji do zarządzania tą służbą. To znaczy, że coś w polskich służbach nie działa. Jeżeli dołożymy do tego takie kuriozalne decyzje, jak te z początku zeszłej kadencji, jak likwidację delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w dużych miastach, ale 15 tych delegatur zlikwidowano, no to przecież to jest coś niezrozumiałego. Z jednej strony wychodzi ministrowie tego rządu, wychodzą i mówią, jakie to jest zagrożenie ze strony Rosji, a z drugiej strony likwiduje się wykwalifikowane służby mające stanowić osłonę kontrwywiadowczą. Ten temat pewnie pojawi się w sejmowej debacie nad wnioskiem o wotum nieufności, bo prędzej czy później, jak rozumiem, Platforma taki złoży. Bardzo dziękuję, panie pośle. Bardzo dziękuję. Za rozmowę. Marcin Kierwiński był gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia panu posłowi, państwu życzę. Do zobaczenia i usłyszenia. Radio Plus. Sedno Sprawy.